Kraków, Mielca, za chwilę początek meczu Polska-Azerbejdżan. Przed chwilą odegrany został hymn Azerbejdżanu, a teraz Mazurek Dąbrowskiego. Zdaję sobie sprawę, że tak jak ja, jak 10 tysięcy kibiców na stadionie w Mielcu, tak i Państwo przed telewizorami zasiadają po raz kolejny z nadzieją, że wreszcie zobaczymy dobry występ naszej piłkarskiej reprezentacji. Oczywiście jeśli Polacy wygrają dziś z Azerbejdżanem, nie będą to narodziny wspaniałej drużyny i nie znikną z dnia na dzień problemy naszego futbolu. Ale zwycięstwo w dzisiejszym meczu jest bardzo potrzebne. Po to, by zachować jeszcze szansę w eliminacjach Mistrzostw Europy, po to, by przerwać fatalną pasę w spotkaniach eliminacyjnych, po to wreszcie, by atmosfera wokół naszego futbolu była trochę lepsza i by konieczne przecież zmiany dokonane zostały oczywiście szybko, ale spokojnie. Popatrzmy, w jakich składach rozpoczną dzisiejsze spotkanie oba zespoły. Rozpoczynamy od Azerbejdżanu, od drużyny gości. W bramce Aleksander Żitkow, z dwójką Fizuli Alakferdiev, z trójką Aslan Cherimov, z czwórką Tarlan Ahmedov, z piątką Arif Asadov, z szóstką Rasim Abushev, z siódemką Yunis Guseinov, z ósemką Shahin Diniyev, z dziewiątką Halik Mardanov, z dziesiątką Veli Kasumov i z jedenastką Samir Alekberov. To skład reprezentacji Azerbejdżanu, której trenerem jest pan Agasalin Mirjavadov. A teraz biało-czerwoni. W bramce Józef Wandzik, z dwójką Waldemar Jaskulski, z trójką Tomasz Łapiński, z czwórką Sylwester Czereszewski, z piątką Tomasz Wałdoch, z szóstką Marek Koźmiński, z siódemką Piotr Świerczewski, z ósemką Jerzy Brzęczek, z dziewiątką Andrzej Juskowiak, z dziesiątką Roman Kosecki i z jedenastką Krzysztof Warzycha. A selekcjonerem naszej reprezentacji jest oczywiście pan Henryk Apostel. I za chwilę jeszcze przedstawienie ostatnich bohaterów dzisiejszego widowiska, trójki sędziowskiej. Sędzią głównym dzisiejszego meczu jest pan Ilkka Koho z Finlandii. Pomagają mu jego rodacy Tapio Ilikaro i Lasse Koistinen na liniach. Pan Ilkka Aho patrzy, czy wszystko jest w porządku, czy można rozpocząć grę, i rozpoczynają od środka Polacy. Jak mówiłem, około 10 tysięcy kibiców na stadionie w Mielcu, którzy przyszli na ten mecz. To jest bardzo ważne. Nie odwrócili się od naszej reprezentacji po przecież kompromitującym występie w meczu z Izraelem. Przejął piłkę w środku boiska Brzęczek. Zagrał dobrze do Juskowiaka. Juskowiak coraz bliżej pole karne. Kosecki, będzie bramka. Gratuluję drużynie gości od utraty gola. Pierwsza szybka, dobra akcja Polaków. Akcja, która wzbudziła tu olbrzymi aplauz na trybunach. Akcja, która mogła się podobać. Dwa świetne... Dość blisko są kryci przez obrońców rywali. Cofnął się trochę Krzysztof Warzycha. Ponownie Świerczewski. Dobre rozegranie piłki z Warzychą. Dośrodkowanie Juskowiak. I niestety obok słupka. Już znów było groźnie teraz. Strzelał Andrzej Juskowiak po dośrodkowaniu Świerczewskiego. Piłkarz Sportingu Lizbona, mając ostatnio dobrą pasę, jest na razie najskuteczniejszym piłkarzem w obecnych rozgrywkach Ligi Portugalskiej. 6 goli. Kosecki, dośrodkowanie i próbował jeszcze przewrotką dograć piłkę na pole bramkowe. Juskowiak, Wałdoch z dystansu. Silny strzał, ale też i niecelny. Ale dobrze znalazł się Juskowiak. Odzyskaliśmy piłkę. Kosecki, Juskowiak i tu się obok słupka strzał króla strzelców olimpijskiego turnieju w Barcelonie. Ale na kontry trzeba uważać. Teraz kolejny atak Polaków. Kosecki, Juskowiak, 1-0. Wreszcie doczekaliśmy się gola. Andrzej Juskowiak, charakterystycznej dla siebie radości w ostatniej minucie pierwszej części gry, strzela pierwszą bramkę dla reprezentacji Polski w dzisiejszym spotkaniu.
wreszcie kolejna szybka akcja. No jak się okazało, te akcje są najgroźniejsze. Dwa, a najlepiej jedno prostopadłe podanie do wchodzącego napastnika. Nie nadążają w takich sytuacjach obrońcy Azerbejdżanu i jeszcze raz widzimy, jak Andrzej Juskowiak pokonał Aleksandra Żitkowa. W swoim ósmym występie w reprezentacji, to nie, to jest Tomasz Łapiński, oczywiście w swoim ósmym występie w reprezentacji Andrzej Juskowiak strzelił drugą bramkę dla drużyny A. Pierwszy gol to celny strzał z rzutu karnego w towarzyskim meczu z Austrią w tym roku. Teraz ożywiły się trybuny, bo właśnie Roman Kosecki przy piłce, świetne zagranie na pole karne. Lekko przez chwilę ze strzałem nie uderzył z pierwszej piłki Jerzy Brzęczek. Mur ustawiony, Józef Wandzik. Jeszcze poprawia ustawienie swoich kolegów Velika Sumow. Dobrze, dobrze, bramkarz Panathinaikosu. Szanowni Państwa, ekranach piłkarz, który przed chwilą strzelał. Kosecki jeszcze nie zgrany z partnerami, Sylwester Czaryszewski nie zrozumiał intencji naszego kapitana Kosecki i miał kłopoty Aleksander Żitkow. Nie może sobie darować Roman Kosecki tego, że piłka... No, najważniejsze, żeby nasza drużyna odzajemniła się zwycięstwem. Brzęczek miał trochę miejsca, mógł przymierzyć, strzelił mocno, ale nie cel. Prawdopodobnie będzie to mecz wygrany. Teraz Juskowiak i Żitko. I w tym momencie fiński arbiter pan Ilka Kocho kończy drugi występ naszej reprezentacji w eliminacjach Mistrzostw Europy. W Mielcu Polacy wygrali 1-0 z Azerbejdżanem po bramce Andrzeja Juskowiaka w 45 minucie. Są zatem pierwsze punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. Teraz trzeba przygotowywać się do jakże ważnego i znacznie trudniejszego meczu w Zabrzu z Francją w listopadzie. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko z Mielca. Oddaję głos do Studia Warszawy. Thank you.